Pozdrawiam wszystkich podczas przymusowego pobytu w domu. Dziękuję Państwu, że dokonują zakupów w naszej sieci. Z tych zakupów wyraźnie widać pewne preferencje, więc o niektórych pozwolę sobie Państwu powiedzieć po to, żeby lepiej się Państwo zorientowali, co Państwo kupili, jak to konsumować, jakie są charakterystyki tych win. Dzisiaj wybrałem dla Państwa Primitivo, które odnosi nieprawdopodobne sukcesy w Polsce od pewnego czasu, ale i nie tylko w Polsce. Primitivo jest szczepem. Jest szczepem, mimo że widnieje na nim na etykiecie butelek zwykle kraj pochodzenia Włochy, nie pochodzi z Włoch. Ten szczep pochodzi z Chorwacji i w oryginale nazywa się Tribidrak. Tak go określiła Jancis Robinson, której bardzo ufam i Państwu to też polecam, ale zapamiętywać tego akurat nie potrzeba. Primitivo nie określa, broń Boże, żadnej prymitywności tego szczepu. Primitivo, nazwa ta pochodzi od wczesnego zbioru. Primitivo, tak się w oryginale to nazywało. Do Włoch z Chorwacji przybyło w XVIII wieku i przybrało taką nazwę ze względu na wczesne dojrzewanie. Zbiory tego szczepu odbywają się już w końcu sierpnia, zatem bardzo wcześnie jak dla Europy. Nie przeszkadza to gronom, które są bardzo pełne na bujnie rosnących krzewach. Nie przeszkadza być wyposażonymi w niesłychaną ilość cukru, dlatego wina te osiągają bardzo wysoki poziom alkoholu, często przekraczający 15%. Wśród Państwa są ogromni admiratorzy tego typu win, stąd pewnie ich częsty zakup. Mają te wina także swoich gorących przeciwników. Primitivo ma swój odpowiednik w klonie amerykańskim. Nazywa się on Zinfandel i jest tworzony głównie w Kalifornii. Tam osiągnął ogromną popularność od połowy XIX wieku. Głównie pity jest za to w postaci białej, tak zwanego White Zinfandla, który jest winem półsłodkim. Piją go Amerykanie prawie 6 razy tyle, co w wydaniu czerwonym. Czy Primitivo da się przechowywać dłużej? Nie. Trzeba je pić jako wino młode. 3-5 lat to jest góra jego możliwości przetrwania. Do czego je spożywać? Praktycznie można je konsumować bez niczego, ponieważ jest niesłychanie słonecznym, ciepłym winem, więc może być traktowane jako solo napój. A jeżeli z potrawami, to sugerowałbym tuszone mięsa i z dosyć dużą zawartością ostrych przypraw. Wtedy słodycz tego wina da dobrą kompozycję. Zbliżają się święta, więc mięsa na pewno pojawią się na stołach, więc można spróbować i do nich z tym wybranym często przez Państwa winem. Wszystkiego dobrego.